Siemanko boczki, z tej strony Lisek i witam was w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj mam przygotowany dla was draft 191. Czy udało mi się go wygrać? Czy otworzymy paczki za wygranego drafta? Zobaczycie, zobaczycie, na pewno działo się bardzo dużo, szczególnie w tym ostatnim meczu. A wy dajcie w komentarzu znać, czy chcecie więcej oglądać draftów na moim kanale, czy chcecie oglądać jednak paczki, jednak relacje z Food Champions. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, czerwony przycisk tam na dole, serdecznie zachęcam, Adam Małysz, no i jeszcze łapka do góry i będę niezwykle wdzięczny. Lecimy z materiałem. No więc byczki, jak widzicie, mamy drafta 191. I tyle. W zasadzie zabrakło tutaj napastnika jakiegoś kozackiego. Chociaż nie, kogoś za tego, za Pajeta, z ławki rezerwowych. Tak, wtedy byśmy nie musieli mieć tutaj tego napadziora. Mimo to również obrona. Mustafi, Bai, no ten overall mógł być troszkę wyższy. Ale to nic, bo draft 191 również zrobiony. Chociaż w pewnym momencie była ocena 93. A przed ostatnim wyborem była ocena 92. No ale niestety pan Fosu Mensah musiał się pojawić i można powiedzieć, że co nieco zniszczył, ale i tak się cieszymy, więc widzimy się podczas grania. Hell to hell, Hurricane! I mamy 1-0. Fenomenalne wykończenie tego znakomitego napastnika. Karta Team of the Year pokazała, że jest warta swojej ceny, warta swoich pieniędzy i mamy 1-0. Zobaczmy sobie powtórkę, bo to naprawdę była akcja rodem z najlepszych czasów tegoż zawodnika. Ależ Harry Kane tutaj się idealnie zastawił, zostawił tą nogę podstawną. No i Bartra musiał go sfaulować. Znaczy może nie musiał, ale wiadomo, że jakaś tam koperta poszła przed meczem. No i sfaulował, co nie? Podobno słabo mu płacą w tej Borussii, więc tutaj nie ma co się dziwić. Wykonamy ten rzut karny, myślę, Harry Kane'em. Skoro on tutaj ten karny jest jego zasługą tak naprawdę, to myślę, że i wykończenie również może być Harry'ego Kane'a. Zobaczymy, ile uda mi się strzelić tym zawodnikiem bramek podczas całego drafta. Mam nadzieję, że to nie będzie tylko jedna runda. Ale fajnie się rusza ten Tottenham Ronaldo. Harry Kane! Trzecia bramka! Klasyczny hat-trick. Klasyczny hat-trick. Totti Ronaldo asystent. I chyba będzie tutaj rage quit. W pierwszej rundzie, czy też nie? Chyba jednak się pomyliłem. ADS 277-0-0. Gol, będzie gol. Dokładnie tak. Cristiano Ronaldo idealnie się tutaj zachował. No i mamy bramkę na 3-1. Akom 1-8 skład 3-4-5-9-4-3-4-10 złotych. Oj, Maradona, ależ tutaj fantastyczna bramka. Fantastyczna bramka Maradony. I mamy 2-3. Czyżby wielki comeback? Jago, uderzenie z dystansu. I Thiago, i mamy bramkę. Mamy bramkę na 4-2, no i myślę, że już tego nie oddamy. Myślę, że to prowadzenie zachowamy do końca. Manchester United. Ależ bramka Neymara, idealnie, 90 minuta. Lecimy z kolejnym spotkaniem, drafta 191. No przeciwnik ma ocenę 88, 96 grania. Będzie ciekawe spotkanie, ciekawy mi ten lewy obrońca. Pamiętam, że on ma bardzo mocne wyrzuty z autu, bo w 17 chyba, w 18 nie miałem przyjemności przeciwko niemu grać, ale w 17 pamiętam, że gościu mi no, wrzucał takie koszmarne piłki z wysokości pola karnego z autu, że to po prostu poezja. Niewyjaśnione problemy, ale tutaj Luka Modric, 1-0, w czwartej minucie spotkania. Akcja bramkowa kart Toty, Harry Kane do Luki Modricia, tutaj fenomenalnie wykonany bolo, podwójnie i mamy 1-0, idealnie. Dostępu, pięknie, Neymarito, mamy 2-0 i znowu akcja dwóch fenomenalnych kart, ale w sumie w tym składzie w ataku nie ma słabych kart. Możemy to chyba powiedzieć sobie wprost. Ronaldo, Messi, Harry Kane, Toty, do tego Neymar. Modric, Toty i Thiago Inform w drugiej linii robią na pewno potężną
potężną mrówczą pracę. Ależ to zrobił tutaj Ronaldo, wjechał idealnie w pole karne, zachował zimną głowę. No i uderzył nie do obrony, przyznajmy to wspólnym, jednym głosem. Przeciwnik postanowił odpalić nie wiem co, nie mam zielonego pojęcia, ale coś odpalił. Zaczęło ostro lagować, ale wygrywamy. Wygrywamy drugie spotkanie 3-0, gościowo ostatecznie wywaliło i lecimy z kolejnym meczem. Lecimy z kolejnym spotkaniem. Będzie ciężko. Będzie ciężko, skład na pewno mojemu przeciwnikowi wyszedł bardzo ładnie. No i ten Loris bardzo mi daje duże nadzieje tutaj na bramce. W szczególności, że wiemy, że ta karta nie jest jakoś wybitnie dobra w FIFA. Ależ błąd, ależ tutaj, kurczę pieczone, ale się przedał pan Aguero. Mówiłem, że to będzie ciężki mecz. No i pokazał to właśnie Kun Aguero, jeszcze prawie mi pokazał środkowy palec. Podbijało się, to co się podbijało to jego, no i mamy również prowadzenie jego. Ależ piękna akcja, Harry Kane, karta Toty, idealne wykończenie, lewa noga. No i mamy wyrównanie. Ależ tutaj najważniejsza sytuacja była ta akcja Cristiano Ronaldo. Idealne podanie do Harry'ego Kane'a, tylko potwierdziło, że oboje na pewno się mega dobrze rozumieją. Wsią moich środkowych obrońców. Ale wrzuteczka pójdzie, a spróbujmy. Ależ Harry Kane, jaka bramka! Ale fenomenalne zakończenie tej akcji. Chciałem na główkę, typowo na główkę to miała być piłka. Ale Harry Kane pokazał, że i taka wysoka karta w tej FIFA może zdziałać cuda. Przeciwnik już zmiany. Kurde. Ole mnie zrobił, o pierunie, ależ fenomenalna bramka Mbappe. Ale ile błędów zrobiliśmy w jednej akcji. Matko jedyna, masakra. Nie bierzcie ze mnie przykładu, bo nie wygracie w FIFA żadnego meczu. Ja pitole, nie wierzę, no debil. No kurde, spalony! Cholera, ale jestem głupi, masakra. Przegrywamy, niestety jest, przegrywamy. Nie bierzcie ze mnie przykładu, absolutnie nie bierzcie ze mnie przykładu, bo będziecie kończyć spotkania tylko i wyłącznie w taki sposób. A więc niestety nie udało się tego drafta wygrać. Odpadliśmy w półfinale po tragicznym meczu w moim wykonaniu. Czerwona kartka, bramki w końcówce spotkania. No nie grajcie tak. Naprawdę, tak jak wspominałem w odcinku, w materiale już podczas meczu, nie grajcie w taki sposób FIFA, bo nie będziecie wygrywać. A to w FIFA jest jednak jeden z ważnych, bardzo, ale to bardzo elementów. Moi kochani, w tym materiale to wszystko. Za niedługo wjeżdża na kanał specjal z okazji 100 tysięcy subskrypcji. Jeśli jeszcze nie wbiliście na fanpage'a, gdzie mamy ponad 10 tysięcy ludzi, to również serdecznie zachęcam. Widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Siemano!